nami Karolina Janowska, zawodniczka fitness bikini oraz uczestniczka dzisiejszej gali. Witam Cię, Karolino. Witam bardzo serdecznie. Karolino, powiedz nam, co powiesz odnośnie dzisiejszej gali, organizacji, samych osób, które zostały wybrane. Chciałbym jeszcze zapytać, co myślisz o przemianie Kamila, który ważył 210 kg, teraz aktualnie waży 90. No przede wszystkim przemiana Kamila jest bardzo imponująca, także wygrał zasłużenie. W ogóle wszystkie osoby wygrały zasłużenie, także jestem zadowolona bardzo z drugiego miejsca, ponieważ jest to bardzo wysoka nota. Aczkolwiek uważam, że Kasia Dziurska oczywiście powinna wygrać, także moje drugie miejsce jest bardzo, bardzo wysokie. Karolina, możesz nam podsumować swój tegoroczny sezon? W tym roku wystartowałam na Mistrzostwach Polski, gdzie zajęłam pierwsze miejsce. Także jestem bardzo zadowolona, bardzo dumna z tego powodu. Wystartowałam też na Mistrzostwach Europy w Santa Susana. Niestety nie udało mi się zakwalifikować do 15, ale ten start bardzo dużo mnie nauczył, bardzo dużo zrozumiałam, wiem co poprawić, także start był bardzo ważny dla mnie. A ja powiem tak od siebie, że śledzę na bieżąco profil facebookowy Karoliny i ona naprawdę trzyma formę cały rok. Jest teraz poza sezonem. Miałem również widzieć, jak się prezentuje na fitness seminarium bikini u Norberta Tymczuka i naprawdę powiem szczerze, że sylwetka jest 100% plażowa i nie masz się czego wstydzić, Karolina, jeśli wyjdziesz na plażę. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszłe sezony? Wychodzisz teraz na jesieni, czy wychodzisz na wiosnę na scenę, czy może odpuszczasz na razie? Jakie są twoje plany? Plany są na jesień, może trochę z tego powodu, że niestety wiek już jest taki, jaki jest, także nie mam na co czekać, także jesień na pewno. I po kolei wszystkie sezony po prostu będę startowała, także wszystko, co jestem w stanie zrobić, zrobię, także... Nie wymiękam. Nie wymiękam. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, zapraszamy na profil Karoliny i kibicujmy jej dalej w startach. Dziękuję Ci, Karolina.